Trzykrotnie w dzisiejszej Ewangelii Jezus do swoich przeciwników wypowiada słowa: pomrzecie w waszych grzechach. Spróbujmy te słowa Jezusa odczytać najprościej, jak się da. Dla Jezusa niedopuszczalna jest sytuacja, gdy ktoś umiera w grzechu. Konsekwencją tego jest wieczne potępienie. I nie należy o tym zapominać i udawać, że w nauczaniu Kościoła nie ma także tej prawdy. Jezus podaje także rozwiązanie tej sytuacji. Mówi: uwierzcie we mnie. Zauważmy, że Jezus mówi: uwierzcie we mnie, a nie tylko w to, co mówię. Wierzyć w Piśmie Świętym oznacza zaufać, pójść za Bogiem, oddać Mu życie, a nie tylko uznać coś za prawdę. To słowo na dziś. A o jutrze masz wiedzieć jedynie to, że opatrzność wzejdzie dla ciebie wcześniej niż słońce.